W poprzednich filmach wiele mówiłam o różnych reakcjach chemicznych. Dookoła nas wciąż przebiegają jakieś reakcje chemiczne. Na przykład kiszenie kapusty czy ogórków to nic innego jak szereg reakcji chemicznych. Albo też zmiana zabarwienia liści. Też jest związana z reakcjami chemicznymi. Bez przerwy widzisz reakcję. Na przykład masz zamknięte szczelnie naczynie. W nim znajduje się gazowy wodór. Pojedyncza cząsteczka wodoru, jak już wiesz, jest zbudowana z dwóch atomów wodoru połączonych ze sobą za pomocą wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Wszystkie cząsteczki homoatomowe niemetali tworzą się w wyniku powstania wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Przecież różnica elektrojemności między dwoma takimi samymi atomami wynosi zero. Atom wodoru na swojej jedynej zapełnionej powłoce ma jeden elektron. Kiedy dwa atomy wodoru połączą się wiązaniem atomowym, to każdy z atomów wodoru zyskuje sytuację korzystną energetycznie. Posiada dublet elektronowy. Oczywiście w takim naczyniu nie mamy tylko jednej cząsteczki wodoru. Mamy ich tu bardzo wiele. Wyobraź sobie, że do takiego układu wprowadzamy gazowy jod. Gazowy, czyli znów mamy tutaj do czynienia z atomami. Tym razem jodu połączonymi w cząsteczki. Od razu, kiedy widzę taki schemat, to chcę zapisać reakcję, jaka zachodzi w naczyniu. Mol cząsteczek jodu łączy się z molem cząsteczek wodoru, w wyniku czego powstają dwa mole jodowodoru. Ale czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak naprawdę dochodzi do powstania takiej cząsteczki jodowodoru? Przecież nie trzeba wielkiego wysiłku, aby uświadomić sobie, że ta reakcja nie zachodzi w mgnieniu oka. Nie jest to zjawisko tak proste i trywialne, jak zapisanie i uzgodnienie tej reakcji, kiedy ma się w pełni opanowane uzgadnianie współczynników stechiometrycznych. To nie jest tak, że raz, dwa jod łączy się z wodorem i powstaje jodowodór. Dziś zabiorę Cię do świata tych dwóch cząsteczek, jodu i wodoru. Pokażę Ci, chociaż w niewielkim stopniu, jak z ich punktu widzenia wygląda powstawanie związku między nimi. Powstawanie jodowodoru. Wyobraź sobie taką cząsteczkę wodoru, która może latać w naczyniu. Raz zderzy się ze ściankami naczynia, odbije się od tych ścianek, czasem nic sobie nie robiąc tego faktu, wtedy będziemy mieć do czynienia ze zderzeniem sprężystym. A czasem w wyniku uderzenia cząsteczka wodoru może trochę zwalniać, ale i tak odbije się i poleci dalej. Kolejnym razem nasza bohaterka zderzy się z inną cząsteczką wodoru i również się o niej odbije i poleci dalej. W trakcie tego zderzenia może albo przyspieszyć, gdy odbierze odrobinę energii kinetycznej tej cząsteczce, z którą się zderzyła, albo może też zwolnić po takim zderzeniu, bo przecież część swojej energii może oddać. Ale czasem też może zderzyć się tak, że obie cząsteczki nie zmienią prędkości, z jaką sobie lecą. Nie zmienią też kierunku. Jedyne co zrobią, to zmienią zwrot. To tak jak czasem ludzie idą chodnikiem, a później przypomną sobie, że muszą po coś wrócić i znów idą tym samym chodnikiem, ale w przeciwnym kierunku. Wtedy właśnie człowiek porusza się w tym samym kierunku, ale ma inny zwrot. Do układu włóżmy teraz jeszcze pewną ilość cząsteczek jodu. Cząsteczka jodu składa się z dwóch atomów jodu. Jod jest fluorowcem. Leży w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Zatem na swojej powłoce walencyjnej każdy atom jodu ma 7 elektronów. Dzięki pojedynczemu wiązaniu kowalencyjnemu, niespolaryzowanemu, atomy jodu uwspólniają między sobą po jednym elektronie i uzyskują oktet elektronowy. Każda z tych cząsteczek może mieć te same przygody, co przed chwilą omawiana cząsteczka wodoru. Dodatkowo, cząsteczka jodu, kiedy ją wprowadzimy do tego układu, może zderzyć się z cząsteczką wodoru i odbije się od niej. Chyba że cząsteczka jodu będzie odpowiednio zorientowana względem cząsteczki wodoru, a także obie te cząsteczki będą miały odpowiednią energię i zaczną pękać pierwotne wiązania między atomami wodoru i atomami jodu. I zaczną powstawać nowe wiązania, które w efekcie końcowym doprowadzą do powstania dwóch cząsteczek jodowodoru. Te założenia. Aby powstał związek, to dwie cząsteczki odpowiednio zorientowane muszą zderzyć się z wystarczająco wysoką szybkością i energią, są elementami tzw. teorii zderzeń aktywnych. Ale nie tak szybko, nie od razu już zbudowano. Tak samo z latami nauki okazało się, że nie od razu po spotkaniu jodu i wodoru utworzą one związek. Tym jak zachodzą reakcje, jaki jest mechanizm zachodzących reakcji, i w jakim tempie to się dzieje, zajmuje się dziedzina nazywana kinetyką. Kinetyka chemiczna. Cząstki w tym pudełku znajdują się w stanie gazowym, dzięki czemu bardzo szybko się poruszają i bez przerwy się o siebie obijają. Żeby z tych dwóch cząsteczek utworzyć nową, jodowodór, to koniecznie musi dojść do zerwania początkowych wiązań.
Po pierwsze, jak już sobie powiedzieliśmy, cząstki wodoru i jodu zderzają się z odpowiednio wysoką energią. I teraz, mimo że z dala od siebie cząstki jodu i wodoru uważają, że mają wystarczająco sprzyjającą konfigurację elektronową, to napotkaniu się na siebie elektrony wodoru zaczynają wyczuwać atom jodu, który jest bardziej elektrojemny niż atom wodoru, czyli ma większą zdolność do przyciągania elektronów niż atom wodoru. Podobnie elektrony jodu zaczynają wyczuwać obecność atomu wodoru. Dochodzi do powstania dziwnej hybrydy. Elementu o wyższej energii niż rozłączone cząsteczki jodu i wodoru. W tym czymś elektrony wchodzą na wyższy stan energetyczny. Nie są już w stanie podstawowym, tak jak tu. To coś, ta hybryda, to tak zwany stan przejściowy, albo też częściej chemicy określają to mianem kompleksu aktywnego. Atom wodoru jest powiązany z drugim atomem wodoru. Pojawia się cząsteczka jodu, też o wiązaniu kowalencyjnym. Te atomy tworzą wiązania też między sobą. Ale ten kompleks ma bardzo wysoką energię, o wiele wyższą niż sumaryczna energia cząsteczek jodu i wodoru przed napotkaniem na siebie. Taki kompleks aktywny ma bardzo króciutki czas życia. Układ szybko decyduje się, czy tworzy produkt, czy może jednak nie. Z kompleksu aktywnego cząstek jodu i wodoru, które były odpowiednio ułożone między sobą i zderzały się z odpowiednią szybkością i energią, powstaje produkt, czyli cząsteczka jodowodoru. Możemy to pokazać za pomocą zależności energii od postępu reakcji, od czasu reakcji. Najpierw na czujniku były tylko substraty. Powiedzmy, sumarycznie znajdowały się one na takim poziomie energetycznym. Później doszło między nimi do powstania kompleksu aktywnego. Miał on o wiele wyższą energię niż substraty. Tutaj, między tymi poziomami, mamy różnicę energii. Zaznaczę ją. Tą różnicę energii między energią kompleksu aktywnego a energią substratów nazywać będziemy energią aktywacji. Akurat do tego układu nie musieliśmy dostarczać energii, aby zaszła reakcja. Co więcej, produkt, jodowodór, ma niższą wartość energii niż cząsteczka jodu i wodoru. Ta reakcja jest egzoenergetyczna. Układ po zajściu reakcji oddaje energię do otoczenia. Kompleks aktywny charakteryzuje się wyższą energią wewnętrzną niż suma energii substratów czy suma energii produktów. Zatem substraty, zanim osiągną stan produktów, muszą uzyskać energię wewnętrzną odpowiadającą energii kompleksu aktywnego. Ta energetyczna przeszkoda na drodze od substratu do produktu jest najczęściej głównym wyznacznikiem szybkości reakcji, całkowicie ją niekiedy uniemożliwiając. Aby ułatwić pokonanie bariery energetycznej związanej z energią aktywacji, możemy do układu dołożyć substancję, która łatwo reaguje z substratem, a powstały związek łatwo przechodzi w produkt końcowy. Substancję, która w ten sposób ułatwia przejście od substratów do produktów, nazywamy katalizatorem. Katalizator po przejściu substratów w produkty całkowicie się odtwarza. Na początku i po zakończeniu reakcji ilość katalizatora jest taka sama. Stąd też często możesz spotkać się z określeniem, że katalizatory nie biorą udziału w reakcji, którą katalizują, którą przyspieszają. Działanie katalizatora polega na obniżeniu energii aktywacji, a co za tym idzie, przyspiesza on reakcję. Czasami, gdy reakcja biegnie zbyt burzliwie, stosuje się ujemne katalizatory, czyli inhibitory, które mają za zadanie zwolnić przebieg gwałtownej reakcji, aby łatwiej było sterować jej przebiegiem. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci, że chemia to nie tylko wzory. Chemia nie kończy się na kartce, na której szybciutko wypisujemy szereg reakcji i je uzgadniamy. Reakcja chemiczna to pole walki, wieczne zderzenia i ataki. Tak samo jak my ludzie, tak i cząsteczki nie zawsze po zetknięciu ze sobą utworzą związek. Powstanie związków chemicznych podlega regułom prawdopodobieństwa. Od dziś, kiedy spojrzysz na kartkę z zapisanym równaniem reakcji chemicznej, spróbuj choć przez chwilę zastanowić się nad tym, co sprawia, że jedne zderzenia prowadzą do zajścia reakcji chemicznej, a inne nie.